Wybaczcie, że podchodzę z uśmiechem, ale powiem wam, że wcale się z Radkiem nie umawiałem, absolutnie. I to nie jest ukartowane. Muszę się też przyznać, że rzadko kiedy tak się przykładałem do lekcji szkoły sobotniej, jak w tym tygodniu. A tytuł kazania jest wolność. Także Radek już bardzo dużo powiedział na ten temat. Nie wiem, dlaczego mnie tak akurat naszło, ale tak zastanawiałem się nad tematem kazania i powiem wam, że było kilka różnych takich bodźców, które jak gdyby pchnęły mnie do tego, ale jednym z takich bodźców to były słowa mojej mamy, o której już opowiadałem, i słowa mojej żony Joli, która, jak żeśmy rozważali pewne zagadnienia religijne w ostatnim czasie, powiedziała w ten sposób, nie pamiętam nawet już o co chodziło, ale powiedziała w ten sposób, bo tobie jako adwentyście do tego nie wolno. I we mnie zaraz ten duch przekory urósł, nie? Jak tu nie wolno? Co nie wolno? Wolno, tylko nie chcę. A to jest różnica kolosalna, nie? Później zaczęliśmy rozmawiać na ten temat. Między innymi też z mamą rozmawiałem na temat 10 przykazań i zwróciłem uwagę na właściwe pojmowanie pewnych słów, które Bóg przekazuje nam. I akurat chodziło o przykazanie, które mówi o tym, że nie będziesz miał innych bogów przede mną lub obok mnie. I zapytałem się mamy, czy wie, jaka jest różnica. No i cisza odpowiedziała mi. Ja mówię, widzisz, bo to jest tak, że jeżeli nie będziesz miał innych bogów przede mną, to znaczy, że ja chcę być najważniejszy, a ta reszta to sobie może tamte na zasadzie Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek, nie? Natomiast w momencie, gdy pojmiemy to, że nie będziesz miał innych bogów obok mnie, to znaczy, że nie ma takiej możliwości, żebyś ty innych bogów święcił. Czyli mając na uwadze to, że modlenie się do świętych, modlenie się do Marii jest na porządku dziennym, powiedziałem, że w Apokalipsie, nawet jak apostoł Jan upadł przed aniołem i chciał mu oddać pokłon, to anioł, do których my nie mamy dostępu, nie widzimy ich i oni są w orszaku Bożym, są to istoty, które są stworzone, ale są wyświęcone. Jan chciał oddać takiej istocie cześć i ona go powstrzymała. I ona go powstrzymała, mówiąc, że tylko Bogu należy się cześć oddawać. Mówiła, ludzie się modlą do ludzi, o których wiedzą, że byli grzeszni. Do ludzi, którzy w ogóle nie istnieli, zostali wymyśleni. I nie zauważają w tym nic zdrożnego, nic złego. No ale idąc dalej, no bo mówimy o wolności, tak? No wolno im się modlić, no czemu nie? Tylko do czego ich to prowadzi? Rozmawialiśmy o tych 10 przykazaniach i mama rzuciła tekst, którym bardzo wiele osób się posługuje, mówiąc, że no jak ja spełniam przykazania Boże, to nie mam się o co martwić. No i słuchajcie, wiemy, że w przykazaniach nie ma życia wiecznego, nie ma zbawienia, że zbawienie jest tylko w Jezusie, tylko
zacząłem szukać, na jakiej podstawie to robimy, że jest taki pogląd, że wypełniając przykazania Boże, przestrzegając przykazań Bożych, możemy dostąpić zbawienia. I znalazłem coś takiego w pierwszym liście Jana, drugi rozdział i wersety 3 do 5. A z tego wiemy, że Go znamy, jeśli przykazania Jego zachowujemy. Kto mówi, znam Go, a przykazań Jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Lecz kto zachowuje słowo Jego, w tym prawdziwie dopełnia się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy. Czyli wypełniamy przykazania, jest wszystko ok, tak? No, chyba nie do końca. I teraz właśnie a propos wolności. Czy wypełnianie przykazań to jest po prostu jakieś prawo narzucone, którego my nie możemy przekroczyć i tak dalej, bo będą jakieś kary się sypać? No nie. Nie będą się sypać kary, tylko będą skutki tych wykroczeń. Kiedyś rozmawiałem z... Nie wiem, co mnie podkusiło, ale na początku samej rozmowy ten pan, z którym rozmawiałem, powiedział mi w ten sposób, że on nie chce w ogóle na tematy religijne rozmawiać. On ma znajomego księdza, on nie chce rozmawiać na tematy religijne. I nie rozmawialiśmy. Nie wiem, w jaki sposób. Nagle zeszliśmy na przykazanie. I mówię, jak odbierasz przykazania? Te 10 przykazań. Mówi, no co, no przykazania to po prostu tego mi nie wolno tamtego i tak dalej, nie? Ja mówię, słuchaj, a mama cię kiedyś upominała albo tato? No. I co, chcieli ci dobrze czy źle zrobić? No dobrze. A te przykazania to chcą dla człowieka dobrze czy źle? Chcą mu czegoś zabronić pod rygorem czegoś tam, jakiejś kary? Czy chcą mu wskazać właściwą drogę, żeby właściwie postępował i żeby dobrze mu się żyło. I on się zaczął zastanawiać i słuchajcie, potoczyła się rozmowa na temat religii. Pomimo jego pierwszych zastrzeżeń, że on o religii absolutnie nie chce rozmawiać. Nie wiem, tak jakoś poszło. Ale słuchajcie, chciałem wam zwrócić uwagę na coś takiego, że ja zauważyłem, że bazowanie na samych przykazaniach nie prowadzi do niczego dobrego. Czy w tych przykazaniach znajdziecie coś na temat oszustwa? No, ręce do góry, kto znalazł. Nie ma oszustwa wymienionego. To można oszukiwać, czy nie można oszukiwać? No, nie można. Biblia jest pełna przykładów, gdzie oszustwa zostały napiętnowane, czy zostały w ogóle były jakimś wykroczeniem przeciwko prawu, którego nie ma w 10 przykazaniach. No. Nie chcę mówić o oszustwach, chociaż akurat mi się przypomniało imię Jakub, prawda, nie? Oszust. Mamy napisane, że w pierwszej Mojżeszowej, cały rozdział 25 praktycznie, tam jest jak Jakub, wykorzystując to, że Ezaw jest zmęczony i praktycznie no, sam Ezaw mówi, że chyba już mu bliżej do grobu, prawda? Ale jeszcze tej polewki by spróbował jakiejś tam z soczewicy, nie? No i ten kupił od niego pierworództwo, nie? Czyli Jakub kupił od niego pierworództwo. No i zadowolony ma pierworództwo, tamten zbagatelizował to. Więc wszystko jest okej, tak? Jakie oszustwo? Ten zadowolony. No, normalna transakcja, nie? A jednak jest potraktowane jako oszustwo. Później mamy o Jakubie znowu, że wyłudził błogosławieństwo od swego ojca, podszywając się za namową swojej mamy pod
Ezawa, oszukując ojca, który już nie widział, więc nawet mamy coś takiego. Nam Biblia świadczy, że tak, skóra czy ciało jest Ezawa, ale głos Jakuba. Tak mówił ojciec Jakuba, ale jednak uwierzył temu, co dotknął. Nie? I udzielił tego błogosławieństwa. Jak Ezaw się o tym dowiedział, to się rozpłakał. Nie dość, że stracił pierworództwo, to stracił jeszcze błogosławieństwo. Nie? Więcej, w tym błogosławieństwie Jakub został ustanowiony jako nadzorca, postawiony ponad Ezawem i całą trzodą i tak dalej. Więc było o co walczyć. Czy Bóg zareagował? No, w trochę dziwny sposób, powiedzmy sobie. Bo dalej w 29 rozdziale pierwszej Mojżeszowej mamy opis tego, jak Jakubowi spodobała się jedna dziewczyna, konkretnie Rachel. No i poszedł do Labana i umówił się z nim, że odpracuje po prostu, aby dał mu Rachel za żonę. No i teraz ciekawa sytuacja, nie? Bo Laban w jakiś sposób, i tu mi od razu przyszła na myśl ta skórka kozia, w jakiś sposób wcisnął mu do łóżka tą Leę, prawda? No i Jakub nie miał wyjścia, musiał się z tą Leą ożenić, ale miał pretensje do Labana. No to Laban mu z kolei obiecał, no dobra, no to ten tydzień jeszcze z tą Leą pożyjesz, prawda, a później dam ci Rachel, ale następne 7 lat odpracujesz. I on pracował. Odpracowywał za Rachelę następne 7 lat, czyli 14 lat życia swojego poświęcił. W międzyczasie Laban obiecywał mu pewne rzeczy, tylko nie wiem, jak to się działo, że jak mu obiecał trzodę, która będzie pręgowana, to się rodziły same w prążki albo jakieś tam w ciapki, nie? A jak obiecał mu, że będzie w ciapki, to się rodziły te pręgowane. Podejrzewam, że był dobrym pasterzem i wiedział po prostu, które barany gdzie dopuścić, nie? Żeby odpowiednie tam owieczki się rodziły. I znowu Jakub był oszukany. Dodatkowo Pan Bóg zainterweniował, ponieważ Biblia nam sprawozdaje, że zamknął łono Racheli, a Lea rodziła mu synów. Aby było sprawiedliwie? Myślę, że w tym była też jakaś głębsze działanie Boga, bo Jakub w tym momencie, powiedzmy sobie, był coraz bardziej jak gdyby pogrążony w przeświadczeniu, że on jest non-stop oszukiwany. Wybrał Rachelę, no z Rachelą nie ma dzieci. Dostał Leę w oszustwie, no i choćby nie chciał, to ona mu rodzi, tak? Więc coraz bardziej w nim narasta to takie przeświadczenie, że jest oszukiwany. I teraz przechodząc do dalszej części, wiemy, że Jakub w końcu wymienił swoje imię, nie podszywał się pod nikogo, tylko walcząc z Bogiem wymienił swoje imię, przyznał się do tego, jak się nazywa, przyznał się, że jest oszustem i wtedy otrzymał błogosławieństwo od Boga. Dopiero jak złamał tą dumę w sobie, to wtedy otrzymał błogosławieństwo. Jak dostrzegł ścieżkę. A co my robimy z oszustwami takimi bardzo pospolitymi? Jakie jest najprostsze oszustwo i takie najbardziej pospolite? Kłamstwo to jest taka prawda alternatywna, umówmy się. Słuchajcie, nie zawsze spotykamy się z jakimś takim oszustwem od kogoś. Czujemy to wewnętrznie,
że jak ktoś nas oszukuje, albo my chcemy kogoś oszukać, to jest, nie jest tak w porządku, chyba że ktoś ma taką logikę Kalego, nie? Jak Kalemu ukraść krowy, to źle, bardzo źle, ale jak Kali ukraść, to okej, nie? Więc może być taki problem, ale zobaczcie, jak często oszukujemy sami siebie. Myślę, że jest to najbardziej pospolite oszustwo. Wmawiamy w siebie, czując, że coś jest nie tak, wmawiamy w siebie, że wszystko jest okej, wszystko będzie dobrze, wszystko jest tacy, a w sumie to powiedzmy sobie, że nawet w Biblii można wyczytać, że to, co ja robię, jest w porządku. No pewnie, jak będziemy wyrywać wersety z kontekstu, to jak najbardziej. Myślę, że się nie obraziliście na mnie, bo tekst przewodni, który ja wykorzystuję do kazania, troszeczkę dalej to mówi właściwie o jedzeniu, a nie o kłamstwie, oszustwie i takich innych rzeczach. Ale zobaczcie, że są wręcz techniki, które można zastosować w celu oszukania samego siebie. Czyli na przykład tak zwane pozytywne myślenie. Stajesz przed lustrem, spałeś 1,5 godziny i mówisz do siebie, jaki jestem piękny. Jak ja mam po prostu chęć dzisiaj do roboty. Nie? Ale masz robić to do skutku. I w końcu ten skutek osiągasz, prawda? Idziesz taki rozradowany, nie? Na koniec dnia jesteś totalnie rozbity, ale oszustwo podziałało. Ile razy jest tak, że coś zrobimy i próbujemy sobie wmówić, że to nie do końca było złe. Wiecie co? Kto jest ojcem kłamstwa? W Biblii jest napisane, kto jest ojcem kłamstwa, nie? Że szatan. W Biblii jest napisane, że on jest w ogóle ojcem wszystkiego złego, tak? Od niego wszystko to się wywiodło i tak dalej, i tak dalej. Ale dam wam przykład takiego oszustwa, które bez jednego słowa staje się kłamstwem bardzo widocznym. Co powiedział szatan do Ewy w momencie, gdy ją namawiał do zjedzenia owocu z tego drzewa? On jej powiedział: na pewno nie umrzecie. I teraz tak, nie znamy intonacji, więc można to sobie tłumaczyć w ten sposób, oszukując oczywiście samego siebie, że na pewno nie umrzecie oznaczało to, że szatan dokładnie wiedział, że niektórzy z tych przeklętych będą zbawieni, więc oni nie umrą. Więc tak na pewno to nie umrzecie. Może nie wszyscy, część. Ale tak na pewno nie. Jeżeli wyrzucimy słowo na pewno, zostaje, że nie umrzecie, tak? I to jest kłamstwo, które Ewa mogła bez żadnego problemu dostrzec. Tylko właśnie takie zawinięcie w woal, przykrycie innym słowem, gra słów, mogło spowodować, że ona została zwiedziona. Jak często my jesteśmy zwiedzeni, jeżeli chodzi o jakieś rzeczy takie codzienne. Przypomina mi się, zaraz mi staje przed oczami taki obrazek takiej owieczki, takiej bardzo lokatej. L'Oreal, będziesz piękna. I słuchajcie, tego jest całe mnóstwo. Tego jest całe mnóstwo. Zauważcie, że tak, jakieś produkty, które nazywają się XXXL, albo ileś tam X-ów, prawda, i L-ka, one owszem są wielkie, ale ilość tam w środku jest ta sama. Coś, czego nie widzimy. Nagle się okazuje, że ostatnio na to wpadłem. Moja córka tego nie zauważyła.
znalazłem w barku wafelki Prince Polo XXL. Ja biorę i mówię, co on taki cienki? Ja pamiętam grubsze. Cały czas to oszustwo jest. Słuchajcie, ułoży się potężne pieniądze na ochronę zdrowia. Potężne pieniądze na ochronę zdrowia. Ale bardzo mi się podobało i kilka razy już to powtarzałem, że cesarz chiński, nie pamiętam jak się nazywał, zresztą to nie jest istotne, wezwał swoich lekarzy i powiedział, że od tej pory to on im będzie płacił, ale jeżeli zachoruje, to ich pościna. Nie zachorował. Po prostu nie zachorował. Oni tak koło niego latali. W tej chwili, jak zauważamy, jest tendencja raczej do podtrzymywania choroby niż do jej wyleczenia. Czyli leczymy, 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 ale nie wyleczymy. Cały czas mnie zastanawia, kto robi, czy tworzy takie super reklamy, że słuchajcie, teraz tego leku macie za połowę ceny, ale jest go dwa razy więcej. No, chwila, moment. Że to jest jawne oszustwo. I się jeszcze do tego przyznają. A ludzie są tak zaślepieni, że tego nie widzą i to kupują. Druga rzecz, o której nie ma wspominki żadnej w 10 przykazaniach, przynajmniej ja nie znalazłem, to jest właśnie kłamstwo. Czyli ta prawda alternatywna. Nie ma czegoś takiego, że nie będziesz okłamywał i tak dalej. Jest owszem, że nie będziesz oczerniał, tak? No ale oczernianie to jest coś innego niż okłamywanie, tak? No i teraz tak. Jak wypowiedział Jezus, co powiedział Jezus w momencie, gdy rozmawiał z faryzeuszami i czy w ogóle kłamstwo jest jakoś tak piętnowane, karane? W Ewangelii Jana, 8 rozdział i wersety 44-45. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Ponieważ ja mówię prawdę, nie wierzycie mi. Słuchajcie, bardzo często ludzie ograniczają swoją wolność albo poprzez oszustwo, bo oni brną w to oszustwo. Jak raz oszukał, to później już no, nie przyznam się, tak? No to wymyślę coś następnego, albo ukryję to, albo jeszcze lepiej, przekonam tamtą osobę, że ona nie została oszukana. I tym sposobem on oszuka tamtą osobę i jeszcze dodatkowo siebie. Nie? No bo przecież on chciał. Rzecz tego typu, no opowiadałem na Discordzie rzecz, która mnie spotkała, bardzo dziwna, bo kupowałem takie regały i odbieram telefon, dziwny telefon i pani mnie się pyta, czy przypadkowo ja nie dostałem 3 regałów zamiast 2. Ja mówię, no nie, przyszły 2. Mówię, trochę się zdziwiłem, że kurier, bo miało to być do paczkomatu, ale mówię, no nie mam pretensji, tak? A i tak pan się nie przyzna. We mnie się podniosło, nie mówię, chwila, moment, ale jestem chrześcijaninem, także ja mówię prawdę. No, nikt się nie chce przyznać. Słuchajcie, później wpadło mi do głowy, że zadzwonię do niej, no bo telefon mi się wyświetlał, zadzwonię do niej i poradzę, żeby zapytali się przewoźnika, żeby podał im wagę tych paczek, które oni spakowali. Ja jej to wyłuszczam, a ona w pewnym momencie przerywa i mówi, wie pan co?
Ale już zadzwoniła do nas taka jedna pani, która przeliczyła jeszcze raz te regały i okazało się, że ma jeden więcej, także wszystko jest w porządku. Ale dziękuję za zainteresowanie. Ja mówię, to jednak zdarzają się uczciwi. Trzeba trochę więcej wiary. No ale nie kontynuowałem rozmowy. Ale słuchajcie, to jest coś takiego, że kłamstwo i oszustwo to dwoje braci, tak? Ale człowiek, który brnie w oszustwo lub brnie w kłamstwo, to coraz bardziej się pogrąża. Jego wolność się ogranicza. Wolno mu kłamać? No wolno. No przecież wolno, przecież to jest teraz tak powszechne. Ale wpada w te sidła i to go więzi. Dlaczego chrześcijanin wierzący w Boga nie powinien kłamać, nie powinien oszukiwać? Pierwszy list Jana, 4,20. Jeśli kto mówi, miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Logika jest porażająca. Proste i łatwe do zrozumienia, tak? I teraz zobaczcie, że w tym poprzednim cytacie było powiedziane wyraźnie, kto jest ojcem kłamstwa. A przejmując jak gdyby to kłamstwo, ucząc się tego kłamstwa, ucząc się oszustwa, my przyjmujemy tego, kto je tworzy. Więc ta idea kłamstwa staje się dla nas celem nadrzędnym, staje się dla nas Bogiem. I są ludzie, którzy nie potrafią inaczej postępować, jak tylko kłamiąc. Znowu troszeczkę chciałbym, żebyście się zastanowili nad tym wersetem, który teraz, nad tymi wersetami, które przeczytam, ale w kontekście właśnie tego przykazania, że nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Wprowadzenie do tych wersetów. Wiemy dobrze, że Kościół w Biblii jest bardzo często nazywany jako panna, kobieta, dziewica i tak dalej. 1 Koryntian, 6 rozdział i wersety 19-20. Albo czy nie wiecie, że kto łączy się z wszetecznicą, jest z nią jednym ciałem? Albowiem mówi Pismo, ci dwoje będą jednym ciałem. Kto zaś łączy się z Panem, jest z nim jednym duchem. Słuchajcie, ja tu odbieram tą wszetecznicę jako kościół taki odstępczy. I teraz w tym świetle zobaczcie na poprzednie wersety, które mówią o nienawiści do brata swojego. Kościoły się zwalczają bardzo często. Kościoły się zwalczają. Natomiast jeżeli my połączymy się z Bogiem, staniemy się z Nim jedno, tak jak Jezus mówił, że jest jedno z Ojcem i my staniemy się jedno z Chrystusem i przez to jedno z Bogiem, to każdy, kto się z Bogiem łączy, jest dla nas połączony, jest dla nas bratem, siostrą. Tworzymy jedną wielką społeczność. Co z tymi kłamcami? No dobra, skłamałem,
No ale w sumie nic się wielkiego nie stało, tak? Ale kłamstwo jest piętnowane na wielu stronach Biblii, w wielu wersetach. Więc co z tymi kłamcami? No to zostało wprowadzone coś takiego jak grzech lekki, ciężki, śmiertelny, nie? Bo czemu nie? No i śmiertelny to jest śmiertelny. Ale tamte pozostałe to w sumie to nie ma nic wielkiego, nie? Można to sobie lekceważyć to. Ale z kolei Biblia mówi, że karą za grzech jest śmierć i tam nie ma rozróżnienia. Więc jakiś taki drobny kłamczuszek, prawda, to powiedzmy sobie, no w świetle Biblii nie ma szans. Natomiast w pojęciu ojca oszustwa, no to słuchaj, nie masz się czym martwić, nie? I wielu ludzi żyje w tym przeświadczeniu. Ale co mówi Biblia na ten temat? Słuchajcie, no nie ma nic o kłamstwie w tych 10 przykazaniach. A czytałem wcześniej, że jak przestrzegasz tych przykazań, to będziesz zbawiony. No to o co ci chodzi z tym kłamstwem? Czytacie pobudki poranne? Szukałem, słuchajcie, o tym kłamcy, czy on dostąpi, czy nie dostąpi. Wyszukiwarkę wpisywałem. Nie osiągnie, nie dostąpi, nie wejdzie. I tak nigdzie nie było o tym kłamstwie, no. A czułem, że gdzieś to jest. I szukałem. I słuchajcie, powiem wam, że znalazłem. Otwórzcie sobie objawienie. 14 rozdział i przeczytamy sobie wersety 1 do 5, żeby nie wypaść z kontekstu. Notabene, jak ktoś czyta pobudki poranne, to tam właśnie było. I widziałem, a oto baranek stał na górze Syjon, a z nim 144 tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego ojca. I usłyszałem głos z nieba, jakby szum wielu wód i jakby łoskot potężnego grzmotu. A głos, który usłyszałem, brzmiał jak dźwięki harfiarzy grających na swoich harfach. I śpiewali nową pieśń przed tronem i przed czterema postaciami i przed starszymi. I nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć, jak tylko owe 144 tysiące tych, którzy zostali wykupieni z ziemi. Są to ci, którzy nie skalali się z kobietami, tutaj myślę o kościołach odstępczych, są bowiem czyści. Podążają oni za barankiem, dokądkolwiek idzie. Zostali oni wykupieni z pomiędzy ludzi jako pierwociny dla Boga i dla baranka. I w ustach ich nie znaleziono kłamstwa. Są bez skazy. Słuchajcie, konkluzja jest taka, że jeżeli mamy do czynienia z Biblią i studiujemy tą Biblię, to poznajemy prawdy Boże i one są odkrywane stopniowo w miarę jak wzrastamy. Ludzie, którzy twierdzą, że spełniają te 10 przykazań, są powiedzmy sobie na etapie może osesków, bo niemowlę już gaworzy. Ale powiem jeszcze w ten sposób, że cały czas zastanawiało mnie, jak gdzieś wyczytałem, że jeden z naszych tych pisarzy czołobitnych studiował księgę Daniela i studiował ją 40 lat. Ileż można wyczytać w kilku kartkach przez 40 lat? Musiał chyba mieć duże przerwy. A tu się okazuje, że słuchajcie, czytamy teksty biblijne i oczy nam się otwierają coraz szerzej, coraz szerzej. Znajdujemy głębię mądrości Bożej i nie wstydźmy się tej mądrości.
Mówmy o tym. Otwierajmy ludziom oczy. Trafiajmy do nich. Pokazujmy im, że to nie jest tak, jak tutaj było powiedziane, że odfajkujesz mszę niedzielną, prawda, i jesteś rozgrzeszony, nie? Bardzo mi się to spodobało, bo powiem wam tak, że to, co było powiedziane, że pamiętaj, abyś w niedzielę nie grzeszył, to było takie przyzwolenie, że w pozostałe dni tygodnia to spoko, nie? Przyjdziesz w niedzielę, się wyspowiadasz i masz odpuszczone. Ale powiem wam tak, że ja sam to zauważam i pewnie wy w większości także zauważacie, że w momencie, gdy czytamy Słowo Boże, czasami potrzebujemy pomocy i ta pomoc nadchodzi. I to jest tekst, który czytaliście już 50 razy. O którym było mówione, o którym było rozprawiane, który był rozgryzany, rozkładany na części pierwsze. I po tym wszystkim, prawda, po tej wiedzy, którą wchłonąłeś, nagle się objawia mądrość Boża i dostrzegasz coś zupełnie innego. Nie jest to łatwa sprawa. Trzeba znaleźć czas. Trzeba znaleźć dystans od tych, którzy cię od tego odwodzą. Trzeba umieć pokazać im, czyli stłamsić w sobie pragnienie bycia z ludźmi, którzy nie są twoimi braćmi czy siostrami w Bogu, ale mogą być. Zauważcie, że oni mogą być. Jak tylko im pokażecie tą właściwą drogę. Bo bardzo często ludzie, oszukując sami siebie, robią coś wbrew własnemu zdaniu po to, żeby przypodobać się ogółowi. A tu nagle trafiają na człowieka, który jest twardy. I nie obchodzi ich, nie obchodzi tego człowieka zdanie tych pozostałych ludzi o nim. On wie, że ma prawdę i przeciwnie do tych ludzi, którzy są ludźmi światłymi, pochodzącymi z tego światła, z tego świata, chce się tą prawdą dzielić. Ci ludzie, którzy posiadają wiedzę, mienią się mądrymi, ale pochodzą z tego świata, oni raczej tą wiedzę chcą zachować dla siebie, żeby być na piedestale. A my mamy być inni. Kochani, życzę wam wewnętrznych zmian. Razem z Duchem Świętym, bo bez Niego mamy żadne szanse. Nie ukrywajmy tego. Nie okłamujmy się, że coś tam możemy wymyśleć. Nie oszukujmy się, że do czegoś możemy dojść własnymi siłami. Jeżeli Duch Święty nie podziała, nie dopuścimy Go do siebie, nie przyjmiemy prawdy Jezusa, nie mamy przyszłości. A tej przyszłości z Jezusem wam życzę. Amen. Amen.